Road to WrestleMania trwa w najlepsze, zarówno tam w WWE, w WWE TV, jak i tutaj na kanale WrestleOne, także przede wszystkim na początku, moi drodzy, zapraszam was do subskrypcji kanału. Dziękuję wam za to, że jesteście, dziękuję, że oglądacie, dziękuję, że tworzymy tak zajebistą społeczność. Jednocześnie zapraszam was do dyskusji w komentarzach, ponieważ serce komentarzy jest właśnie dla was. Wspierajcie kanał WrestleOne, także dla osób wspierających przygotowane są nagrody. I jak już mówiłem, subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 10 tysięcy subów. W dzisiejszym odcinku, jak zapewne po tytule i po miniaturce już zauważyliście, temat Damiena Priesta, a dokładniej tego, czy wykorzysta on swoją walizkę Money in the Bank na WrestleMania 40. I tak, ta walizka wciąż jest, on wciąż ją posiada, on jeszcze jej nie wykorzystał, on jeszcze jej nie stracił, bo pytanie, co z walizką Money in the Bank, pojawia się dosłownie cały czas pod jednym z każdych filmów. Jeżeli chodzi o WrestleMania 40, to mamy tam pojedynki, o których bardzo dużo się mówi, jeśli chodzi o główne tytuły, ponieważ w walce o mistrzostwo Undisputed Universal Roman Reigns zawalczy z Cody Rhodesem, w starciu o mistrzostwo świata wali ciężkiej Seth Rollins z Drew McIntyre'em i wiadomo, Damian Priest mógłby zainteresować się jednym z dwóch tych tytułów. Natomiast ani wokół jednego, ani wokół drugiego się on nie kręci i kiedy on wykorzysta tą walizkę? Cicha woda brzegi rwie, nieraz już się tak mówiło. Damian Priest na ten moment jest mistrzem tag teamowym i czeka go walka tag teamowa razem z Finnem Balorem, a w zasadzie potężna walka tag teamowa, ponieważ Six Pack Tag Team Ladder Match właśnie o mistrzostwa drużynowe, gdzie razem, jak już mówiłem, z Finnem staną oni naprzeciwko pięciu innych drużyn podczas największej ze scen. W żaden sposób nie przekreśla to tego, że Damian Priest mógłby tej samej jeszcze i nocy zrealizować swoją walizkę, bądź drugiej, następnej nocy. Tak samo zresztą zrobił Seth Rollins podczas WrestleMania 31, gdzie najpierw przegrał swoją walkę z Randy Mortonem, gdzie zainkasował potężne RKO po odbiciu z karku, a potem na koniec tej nocy, tej samej nocy WrestleMania, dołączył do walki Brock Lesnar kontra Roman Reigns i zgarnął mistrzostwo WWE. Dlaczego więc nie miałoby się stać tak samo z Damianem Priestem? Ano może dlatego, że nie jest on aż tak dużego kalibru gwiazdą, jak jest i był wtedy Seth Rollins, choćby i nawet. I odpowiadając na pytanie, czy Damian Priest może zrealizować walizkę, tak, może on ją zrealizować podczas największej gali roku. Partnerem tego odcinka jest Etoto, legalny polski bookmacher tylko dla pełnoletnich. W Etoto można obstawiać wrestling, a my jesteśmy na ostatniej prostej do WrestleMania 40 i właśnie na to wydarzenie dostępne są nowe zakłady. Rejestracja z linku podanego w opisie z moim kodem Patrykos daje wam możliwość skorzystania z pakietu powitalnego, a także darmowe 10 zł zakładu. Ten pakiet powitalny to 777 zł do odebrania w trzech krokach za pierwszą, drugą i trzecią wpłatę. Szczegóły znajdziecie na stronie www.etoto.pl/rejestracja. Zapraszam więc do rejestracji z moim kodem, link podany jest w opisie i pamiętajcie, grajcie z głową. Powiedzmy sobie to wprost, na ten moment Damian Priest w żaden sposób nie jest postrzegany jakkolwiek poważnie, jeżeli chodzi o realizację walizki Money in the Bank. Miał on już swój moment właśnie podczas samej gali Money in the Bank, później podczas SummerSlam, gdzieś tam te spięcie na linii z Finnem Balorem było. Natomiast to wszystko teraz ucichło. I tak, Damian jest zdecydowanie większego kalibru gwiazdą niż jeszcze choćby i nawet rok temu. Damian jako posiadacz walizki Money in the Bank mógłby być naprawdę dobry, gdyby było to dobrze prowadzone. Ale z drugiej strony może jest to po prostu sposób na przyćmienie tego wszystkiego, co za chwilę się wydarzy. Może taka cisza przed burzą, że kompletnie w ogóle o tej walizce się nie mówi i nigdzie nie jest ona pokazywana. Nasz senior Money in the Bank mógłby zrealizować swój kontrakt, ale powiedzmy sobie o czymś nieoczywistym, nawet nie na głównych tytułach, może na tytule interkontynentalnym albo na tytule United States. I to jest o wiele bardziej prawdopodobne. I teraz chciałbym przytoczyć wam jedną z myśli, która mi się pojawiła. Kilka tygodni temu na gali Money at Raw mieliśmy zetknięcie Judgment Day i Gunthera, a w zasadzie całego Imperium. Wtedy Gunther stanął naprzeciwko siebie z Damianem Priestem, mieli oni wymierzenie spojrzeń, jeżeli chodzi o ich face to face, a także Damian chciał gdzieś tam ruszyć na Gunthera. Może właśnie to zasugerowało nam, co wydarzy się na WrestleMania 40, gdzie Damian Priest zrealizuje walizkę właśnie na Guntherze, właśnie udanie na Guntherze, i zostanie on mistrzem interkontynentalnym. Bo powiedzmy sobie wprost, nie ma totalnie szansy, żeby Damian Priest zrealizował walizkę w tytule Universal Undisputed czy WWE World Heavyweight. No nie, jakby totalnie nie widzę go w żadnym z tych obrazów, tym bardziej, że jeszcze gdzieś tam pomiędzy McIntyre'em a Rollinsem wmieszany ma być CM Punk i jakby no totalnie tego nie kupuję. Jedyną z opcji, którą widzę na realizację walizki podczas WrestleMania jest właśnie walka o mistrzostwo interkontynentalne. W ostatnich latach inkasacja walizki Money in the Bank nie była zbyt udana.
były to złe lata, jeśli chodzi o walizkę Money in the Bank. Może w końcu należy jakoś to odbudować i nadać tej walizce nowego charakteru, w końcu zrealizować ją udanie, a jeśli nie możemy jej zrealizować ani na jednym, ani na głównym drugim tytule, ani na jednym, ani na drugim głównym tytule, to zróbmy to po prostu na tytule midcardowym. Austin Fury realizował swoją walizkę na tytule United States. Nieudanie. I to był, Jezus Maria, największy flop, jaki widziałem w ostatnich latach. Zróbmy więc teraz tak, żeby Damian Priest zrealizował przede wszystkim tą walizkę udanie. Nawet jeśli ma to zrobić na tytule World Heavyweight, okej, ale niech to zrobi udanie. Chociaż jak już mówiłem, ja kompletnie takiego scenariusza nie widzę. Widzę natomiast scenariusz, w którym to Damian Priest realizuje walizkę na Gunterze. Po mocnym pojedynku Guntera z samym Zaynem, gdzie obaj są wyczerpani, albo nawet i po Triple Threat meczu, bo może i Chad Gable do starcia dołączy. Zróbmy tak, by pojawił się Damian Priest, by zrealizował on walizkę i by dołączył on właśnie do listy osób, które udanie zrealizowały swój kontrakt Money in the Bank. I trochę odwrócę to pytanie, które jest teraz postawione w tytule i o którym mówiliśmy wcześniej. Czy Damian Priest wykorzysta udanie walizkę Money in the Bank na głównych tytułach WWE? Nie. Natomiast czy Damian Priest wykorzysta swoją walizkę na WrestleMania 40, ale na tytule interkontynentalnym? Uważam, że tak, bo to jest dla mnie jeden, jedyny możliwy scenariusz. Dajcie, moi drodzy, w komentarzach znać, co wy o tym sądzicie, bo jeżeli chodzi o tą walizkę, jak już mówiłem, trochę ona nam ucichła, być może jest to cisza przed burzą, a to zetknięcie Damiana Priesta i Guntera na jednej z gali Monday Raw mogłoby nam coś sugerować. I może tak też miało być, więc dajcie w komentarzach znać, co wy o tym sądzicie, zostawcie polubienie pod tym odcinkiem, subskrybujcie oczywiście kanał, ponieważ lecimy po 10 tysięcy subów. I oczywiście pamiętajcie, że w opisie znajduje się link do strony Etotor, gdzie rejestrując się z moim kodem Patrykos, otrzymujcie zestaw powitalny, który oczywiście jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Dzięki za obejrzenie filmu, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!